3 maja, czyli ostatni dzień majówki, legniczanie mogli spędzić w sali maneżowej Akademii Rycerskiej, gdzie przed nimi zatańczył legnicki zespół pieśni i tańca. No dzisiaj było troszeczkę nowych rzeczy i te, które są potrzebne właśnie na 3 maja. Czy był polonez, było karo mazurowe, oczywiście był kujawiak. Jednak nie tylko taniec ludowy zagościł na scenie, bo opanowała ją również dziecięco-młodzieżowa orkiestra Dęta. Dziecięco-młodzieżowa legnicka orkiestra Dęta zaprezentowała dzisiaj króciutki koncert, już przygotowujący do międzynarodowego festiwalu w Czechach, gdzie się udaje 16 czerwca, także no dla nas to była jak gdyby taka próba generalna. Na scenie pojawili się również roztańczeni i rozśpiewani podopieczni Młodzieżowego Centrum Kultury. To jest zawsze bardzo duże przeżycie. Dzieci po to ćwiczą, po to się uczą, po to przychodzą na zajęcia, żeby potem w pięknych strojach móc się zaprezentować przed szerszą publicznością. A jak na tego typu majówkę zareagowali uczestnicy? Tak, tak, bardzo ładnie przygotowane występy przez młodzież i tutaj już dorosłe osoby, bo widziałem, że występowały też osoby dorosłe. Dzieci tutaj pięknie występują, chociaż można coś fajnego zobaczyć, coś innego niż zwykle. Jak widać, legniczanom nie przeszkodziła nawet kiepska pogoda, z powodu której Legnickie Centrum Kultury przeniosło wszystkie występy z muszli koncertowej w parku do Akademii Rycerskiej.